No i co w sumie? Przyjemnie jest wieczorkiem, nie? Tu się pali. Tu się pali. Tu mebelki. Także fajnie. Patrzę, gdzie tu można jakieś menu. Żeby było jaśniej. Klimat. Cześć, cześć. Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Mamy środę. Troszkę popadało, także fajnie, bo trawka zmoczona. Ja już jestem po telefonach. I teraz na szybciora wybieram się na pocztę do biura, dlatego że mam przesyłki wasze, mam jakieś rzeczy do odebrania, do wysłania, także poczta Rules. I zobaczymy co dalej, ale dzień fajny, mimo że nie ma słoneczka, to chociaż trochę deszczyku, ten deszczyk bardzo potrzebny. Także zaczynamy nowego, cudowne, fajnie to tło lata, vloga! Popadało, popadało, ja jeszcze nie mam zabezpieczenia na balkon, a propos zapadania. Kot ma zrobioną spankę. Tutaj jeszcze skrzynia potrzebna na takie rzeczy. Krzesła tylko złożyłam, niech teraz schnie. O, już wyschło. Ale przynajmniej podlało pewne rzeczy. Czy w świeczce mamy wodę? W świeczce mamy wodę. No, trochę tej wody widać. Spoko, poduchy tylko do góry. No, tak to wygląda. Trzeba będzie jeszcze skrzynki zorganizować na popierdółki. Tam już stoją słoiczki na podgrzewacze, żeby był klimacik. Żaluzje mam założone. Wczoraj pan zakładał żaluzyje. Słuchajcie, okna jeszcze są remontowe, oczywiście nie patrzcie na to, ale już u góry, na dole i z drugiej strony w garażu. I w stryszku są żaluzje. I trawka. Heja z samochodu. O, Doroty nie ma. Sprawy pocztowe są załatwiane. Jestem już pod drugą pocztą. Na jednej wysłaliśmy, bo jest wiejska i mniej ludzi. A na drugiej musimy odebrać pewne rzeczy. Dorota poszła w kolejku, a ja stoję i czekam. No i potem do biura na chwilkę, żeby odgruzować wszystko łącznie z kasą fiskalną. Tam trzeba powpisywać różne ten. On też już wiadomo. I co? I taki dzionek. Ciepło jest, niby 17 stopni, ale duszno. Otworzyłam drzwi w aucie, żeby trochę powietrza wleciało, bo auto nagrzane. Jakoś tak. Tak to bywa. No. Także działamy. Cały czas. Sprytnie. Bardzo się cieszę. Odgruzowali, słuchajcie, hotele. Czyli zlot majowy będzie miał miejsce. Radość moja nie zna granic, nie trzeba będzie nic odwoływać, po prostu zbieramy się, poznajemy, jedziemy, czarujemy. Będzie cudnie. Także dzisiejsza taka radosna wiadomość. Okulary mam, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy słońce przypiernicze, mimo że padało. No tutaj widzę też w łaseczku padało, mokre ulice, ale dobrze. Co pani tam otwierasz? Open box kamienny. Przyszły kamyczki. Open kamyczki przyszły właśnie. Ajdź! Open. I minerały się zmineralizowały. Open jest. Co tu jest? Tyle tych numerów. Tyle kamieniów mam. Mam ametyst. Ametyst. Mam ametyst. Mam dwa ametysty. Coś mi się pomyliło? Dobra. Lecimy dalej. Mam... Agat błękitny, bardzo tak, ładny. Dwa razy duży. To będziemy robić reklamację.
Jaka błękitność. No chyba, tak, że no. Ktoś będzie chciał kupić. Okej, okay, dziwacznie, ale jest. No. No dobra, po dwa numery. Zamawiałam cztery, ale nie takie. Cztery niepodwójne. No. O, dziwadła. Teraz szukamy, czy są w nich na kolejne rzeczy, ale ładne są. Ale tak, ładne, duże. To chyba sobie zostawiamy wszystkie, coś widzę. No, pewnie, że tak. Ale ładne. Otwórz go, jak zawsze. Tam są nożyczki małe. Nie wiem, czy się psuje to pudełko, no mam w sumie to pudełko. No, czy się tą górę weź dziubnie tylko, bo te... Aha, bo samą tą mamy, nie? Uważaj na pluszki, bo one mają końcóweczki ostre. No, okazy są zacne. No. Mamy ten? O, jest. Ładny. Ładny, ładny. No dobra, no to rozparceluję. Myśmy zamówiły po prostu cztery numery, ale oni przysłali dwa. Ja mogę tam te dwa odesłać. Nie, bez sensu, to sobie weźmiesz te kamienie, ja sobie też wezmę. To sobie postawimy tam w biurze. O. Dokładnie. Tak trzeba. Tutaj masz ten. Ładnie rozwinąć, to jest przyklejone. Tak, tu masz ten zbój. Tu są również segregatory do tych minerałków. Tak, do tych, no do dobrze, tych wszystkich no dokumencików, papierków. Tak. O, super sprawa. No. Tak, może tu, bo tu świece intensywne płoną. Patrzę, płono, czy żeby są nie było. Zapłaty, wiesz, ale oni twierdzą, że jest, ale ja już któryś raz z rzędu mówi, że nie. Dlatego ja zamawiałam wtedy tam na stronie po prostu. Mhm. Weźmie agat błękitny. A ten też taki duży? Też duży, tylko troszkę inny kształt. Może mi bardziej ten podoba. Juhu. W tych pudełeczkach przychodzi do całej tej. Do tej tutaj takiej. O. Super, to tak do wyrzucenia wszystko. No, ale ładne, też jest ładne, takie troszkę inne, no. Takie kropeczki ma. Śliczne. To jeden weźmiemy do biura, później zdecydujesz, które. Tak. Ametysty. Ten mi się mało podoba, szczerze powiem. To może zostać tu. To zobaczysz, który tam będziesz ci tam pasowało zresztą. Ten jest taki, sorry, ale nie po mojemu, ten jest po mojemu. Mhm. Obły. Ogólnie to jest bardzo fajna kolekcja. Bardzo niektórym fajnie. Się podoba, niektórym nie, ale mi tak się. Znaczy, bo samemu dobrać kamień, ja rozumiem, ale. Ale tutaj z opisami są. I tu jest fajnie dużo takich ciekawostek w opisie, nie? Tak, o, ten jest mi się mniej podoba. Jest taki. Bo to jest taka malutka szczoteczka. Malutka szczoteczka, aczkolwiek szczoteczka jest. Drugi. Sprawa w otwieraniu. Coś. Proszę bardzo, ta szczotka jest super. Czy takie kamienie dotarły do nas? To przy świetełku. No poproszę o ostrość. O, idealnie. Ładnie. Wygląda jakby był z cukru. Ładne. Tu jest jakieś dodatkowe. A nie, to jest. Ojej, mamy taki ten. Jeszcze zobacz. Tak, o, plansze. O! To można National Geographic, można w biurze przykleić. I mapa. Skąd są te kamienie? Super sprawa. No, mamy takie dodateczki. Tarota też kiedyś kupowałam, bo lubię.
Hello. Przepraszam, właśnie boję się tam, to się wytnie. Bo ja się to zapatrzyłam na te. Fajne. Tak, jedziemy. A chciałam wam pokazać jeszcze z wróżka, dostałam takie dwa polarne niedźwiedzie świecowe. Zaraz je wyjmę z pudełek, uwolnię i postawię. I wiszący jednorożec na pentagramach, a czy na gwiazdce. I Office Sticky Notes, jak się rozłoży, to mamy takie stickery. Także już bardzo małe, duże, fajne. Patrzę, gdzie to się Czekajcie, postójcie trochę. O, proszę bardzo, książeczka stickerów. Jak rozłożymy, to mamy tygodniówkę superastą, zegarek, spinaczki, i taki to-do list, i takie małe do zaznaczania, i takie do zapisywania. Ładna książeczka. I niedźwiadki, świeczuszkowe. Hejo. Hejo, w kolejnym dniu. Witam serdecznie. Wstałam dosyć wcześnie rano, jak na mnie, ponieważ jak zrobiłam tą analizę czakr, w sensie wpuściłam ją na sklep, toście normalnie mnie zawalili analizami czakr i sobie tak, jak to ja, rozdzieliłam, że będę robić dwie dziennie, bo to nie jest tylko analiza, ale również oczywiście kwestia oczyszczenia, więc umawiam się z wami, mówię wam, co jest nie tak, stawiam karty, bierę wahadło, działam. Tu mam, żeby nie było, że nie ma paragonów. Jeszcze do zrobienia różne analizy, tu jedno wyciągnęłam. I sobie będę po dwie robić właśnie. I dostajecie produkt elektroniczny w postaci pliku. No i oczywiście produkt magiczny w postaci magicznego działania. I to ja będę działała, ale umawiam się z wami już na konkretną godzinę, nie tyle na konkretny dzień. No bo jeżeli już wiemy, co nas trapi, wiecie, co, szukam szminki po prostu. Jeżeli wiemy, co nas trapi, to no, trzeba rozwiązać problem. Analiza jest może i nie jakaś wielce rozwlekła na 400 stron A200, ale jest konkretna, dlatego że no, z takimi energiami, z jakimi ja pracuję, tam patrzę, jakie są podczepy, blokady, tego typu rzeczy, więc myślę, że warto z tego skorzystać. No i usiadłam sobie rano, jako że dzisiaj bym miała szkołę, ale nie mam, to usiadłam sobie rano, zrobiłam dwie przydziałowe, wiecie, ja sobie podzielę dziennie tam, wszystko przydziałowo będzie zrobione, nie ma bata, że boli, żeby człowiek umierał i stychał, to będzie robił. I właśnie skończyłam poranną pracę. Muszę jechać do Hebe, bo mi się moja Catrice skończyła do brwi. Nie jest wydajna, ale jest rewelacyjna. Więc trzeba będzie. No i co? Napisałam resztę Beltane na dzisiaj, bo będziemy działać o 21. No i tak się zaczyna poranek, dzień kolejny. Lecę na dół na śniadanie. A my na śniadanie gotujemy jajcy, a Dorota kroi rzodkiewki, ponieważ tak, są. Dupki obciąć. Dupki obcinasz rzodkiewką. Tak. I dobrze. Muszę się do jakiejś dorwać. Ha. Robię sok i kupiłam arbuza, żeby zobaczyć, czy się nadaje do sokowania. Zobaczymy, czy będzie smak. No nie wiem. Ciekawa jestem. Rozgrawam dalej. Czyli arbuz się nadaje. Dużo soku.
pulpa wychodzi mokra, czy słucha? Słucha. No to słucha. Nie jest źle. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie dwóch rodzajów soku. Aha, najpierw arbuz, arbuz i jabłko. Pomarańczą. Aha, pomarańczą. Bo jabłko zabije smak. Bo jabłka są mocne. Chyba sobie zrobimy arbuza z pomarańczą, a potem jabłka z makrelką zrobił. Podoba mi się ten pomysł arbuzowy. Ale leci z arbuza. Którem? Ale jak to? No, tak. Ja tylko mówię, zrobimy sobie. Arbuzowo. To kot? Nie, coś piszczy. Dobra. Chciałam to zrobić. Żeby się później zrobić slow motion. To wpada. Uciekam. Dobry arbuz jest. Ile to soku daje, jakby tak z wodą zmieszać? No, lekka arbuza. No. Do kiełbasy z grilla. Pyszne to było. No. Jabłka zrobię później. Przypuszczę arbuz z pomarańczą. Albo nawet... Arbuz z jedną pomarańczą, tak dla przełamania smaku, aczkolwiek tego nie czuć. Masz tam jeszcze coś? Mam, dopijam. Jeszcze mam troszeczkę zostało i robię już ten drugi normalny sok, czyli jabłko, pomarańcza i marchewka. To będzie na wieczór. No. I płody od pana rolnika tutaj u nas na wsi, za przeproszeniem, trzymają się w szafce drugi tydzień, a nie jak biedronkowe dwa dni. Także, ale arbuz. Arbuz nadaje się do tego, do sokowirówki, stwierdzam. Będziemy jeszcze na pewno próbować z brzoskwiniami. Halo? No, kolejny etap za nami, a my wychodzimy z domu. Jest ładne słoneczko, ale wychodzimy z domu, dlatego że musimy iść po Catrice, która to mi się skończyła kredka właśnie. I wskoczymy do Kika, zobaczymy, co tam w Kiku będzie. Także wybieramy się na miacho. Kik hebe, tak. I łapacz. Moi kochani, my właśnie po rytuale Beltane. Tutaj mamy zjednoczenie ognia i wody, więc wodne świece w roli głównej będą się wypalały do końca. Zobaczymy, co z nich zostanie. Oczywiście kwiaty, bo jak żeby inaczej, Beltane bez kwiatów. Energia była piękna, miłosna, cudna. Było ponad 210 osób na naszym czynieniu, więc zacny wynik. Także wam dziękuję, dziękuję, dziękuję po trzykroć za cudowne emocje.